BGK wie, jak nadrobić stracony czas. Niepewność finansowania wynikająca z niższego popytu może być poważnym czynnikiem zniechęcającym do inwestycji prywatnych, co niepotrzebnie przedłuża okresy stagnacji lub niskiego wzrostu. W takich sytuacjach banki rozwoju mogą odegrać kluczową rolę, pomagając przezwyciężyć te trudności, podkreśla profesor Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawiali z nią Robert Litke i Paweł Minkina. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego we wrześniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Jak należy ocenić obecną sytuację i perspektywy kolejnych lat w kontekście krajowej gospodarki? Prognozowany według BGK wzrost PKB Polski na poziomie 3,2% chyba nie należy do imponujących. Czy jest perspektywa na większą dynamikę PKB? Odnotowane tempo wzrostu gospodarczego w drugim kwartale jest bardzo dobrym wynikiem. Został on bowiem osiągnięty przy relatywnie niekorzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych i spowolnieniu na głównych rynkach eksportowych. Trzeba podkreślić, że Polska wyróżnia się najszybszym wzrostem PKB na tle całej Unii Europejskiej. Jednakże patrząc na to zagadnienie długookresowo, przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. W dobie współczesnych wyzwań, to jest rosnącej emisji CO2, Intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych i nasilających się negatywnych skutków zdrowotnych wynikających ze zmian klimatu, zagrażających ludziom i gospodarce, kompleksowe podejście ekonomiczne staje się coraz bardziej niezbędne. Zmiany klimatyczne wymagają podejścia globalnego i interdyscyplinarnego, ponieważ zagrożenia związane ze zmianą klimatu obejmują różne aspekty, w tym na przykład technologie, zdrowie, energię. Wszystkie te elementy wymagają zaangażowania nowych środków finansowych lub dokonania zmiany redystrybucji tych będących już w dyspozycji sektora publicznego, jak i prywatnych zasobów pieniężnych. Oczywiście bardzo pomogą środki europejskie, w tym fundusze z KPO. Skala ich napływu w ciągu sześciu lat to średnio około 10% wartości inwestycji w Polsce co przekłada się na dodatkowe około 1,2 punktu procentowego wzrostu gospodarczego rocznie. Dodatkowo poza KPO mamy do dyspozycji około 76 miliardów euro z funduszy strukturalnych w perspektywie 2021-2027, które systematycznie wspierają rozwój polskiej gospodarki. Nieco gorzej sytuacja wygląda w zakresie inwestycji sektora prywatnego. To, między innymi, skuteczne wsparcie tego sektora w bardziej aktywne zaangażowanie się w projekty inwestycyjne jest kluczem do dalszego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego. I tu warto sięgnąć do doświadczeń międzynarodowych i zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywają w tym procesie banki rozwoju, które poprzez możliwość udzielania pożyczek długoterminowych przy niższych stopach zwrotu. A także zgromadzoną przez lata wiedzę specjalistyczną, którą mogą się dzielić z inwestorami i kredytobiorcami, są naturalnym wsparciem procesu łączenia publicznych zasobów finansowych ze środkami sektora prywatnego. Dodatkowo, banki rozwoju pełnią także rolę antycykliczną. To jest kluczowe dla wsparcia inwestycji, innowacji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w długich okresach kiedy prywatne pożyczki maleją lub wręcz zanikają. Niepewność finansowania, która wynika z niższego popytu, może być poważnym czynnikiem zniechęcającym do inwestycji prywatnych, co niepotrzebnie przedłuża okresy stagnacji lub niskiego wzrostu. W takich sytuacjach banki rozwoju mogą odegrać kluczową rolę, pomagając przezwyciężyć te trudności. Szacuje się, że banki rozwoju publicznego finansują około 10% inwestycji na całym świecie, przy czym nie wykorzystuje to ich pełnych możliwości. W przypadku Polskiego Banku Rozwoju, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego BGK, bieżąca współpraca z sektorem bankowym ma długą tradycję i układa się dobrze. Cały czas też wsłuchujemy się w potrzeby beneficjentów i banków, i pracujemy nad ciągłym jej doskonaleniem poprzez oferowanie coraz to nowych instrumentów finansowych, adekwatnych do bieżących wyzwań. Dlatego też dość optymistycznie patrzę w przyszłość i uważam, że jest bardzo duża szansa na wyższą dynamikę PKB w najbliższych latach. Polskie firmy od okresu COVID-19 funkcjonują w stanie podwyższonej niepewności, czego wyrazem jest niski poziom akcji kredytowej. Również w kontekście inwestycji na innowacje, plasujemy się poniżej średniej Unii Europejskiej. Czy ten stan może w najbliższej przyszłości poprawić się? Ostatnie lata były okresem wyjątkowo wysokiej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, jakiej doświadczały polskie przedsiębiorstwa. Była ona generowana nie tylko przez kolejne fale lockdownów w trakcie pandemii COVID, lecz także przez wojnę na Ukrainie i konsekwencje gospodarcze, zwłaszcza inflacyjne. Doświadczenia te ciążą obecnemu klimatowi inwestycyjnemu. Nakładają się na to wysokie stopy procentowe nie tylko w Polsce, lecz również na rynkach bazowych, co skutkuje mniejszym popytem na kredyt. Co więcej, prowadzone cyklicznie badania koniunktury wskazują, że niepewność, jaką identyfikują przedsiębiorcy, związana jest przede wszystkim z rynkiem pracy. Z jednej strony mamy istotny wzrost kosztów pracy. Z drugiej, ponad 60% przedsiębiorstw w przemyśle identyfikuje niedobór siły roboczej jako przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Naszą odpowiedzią, jako Banku Rozwoju, jest wprowadzenie narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania na projekty innowacyjne. Dla przykładu, szacujemy, że z gwarancji Investmax skorzysta prawie 9,5 tysiąca przedsiębiorców, którzy za pomocą finansowania dłużnego zrealizują swoje plany inwestycyjne. Oraz będą mieli dostęp do środków finansowych umożliwiających prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją Investmax aż 80% kwoty kapitału kredytu, między innymi inwestycyjnego. Liczymy, że dzięki tej gwarancji przedsiębiorstwa będące we wstępnej fazie rozwoju uzyskają niezbędne finansowanie umożliwiające ich dalszy wzrost, co w konsekwencji może również przyczynić się do krajowego rozwoju innowacyjności. Nie możemy również zapominać o instrumentach dedykowanych bezpośrednio wsparciu innowacji. Od 2009 roku BGK oferuje kolejne edycje kredytu technologicznego, instrumentu przeznaczonego dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to możliwe dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu przedsiębiorców. Za każdym razem wartość złożonych wniosków przekraczała dostępne środki. W każdej z dotychczasowych perspektyw zainteresowanie kredytem było tak duże, że dysponent środków znacząco zwiększał pierwotną alokację działania. To pokazuje, jak bardzo potrzebne polskim przedsiębiorcom jest tego typu wsparcie. Ponadto jako Bank Rozwoju nie ograniczamy się jedynie do wsparcia o charakterze dłużnym. Obecnie kontynuujemy wspieranie polskiej gospodarki przez bezpośrednie wejścia kapitałowe dla innowacyjnych firm ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG. W partnerstwie z PFRVC wartość środków powierzonych nam na ten cel to około 1,8 miliarda złotych. Dodatkowe uzupełnienie zidentyfikowanych luk rynkowych na polskim rynku Venture Capital. Stanowią fundusze inwestycyjne zarządzane przez Vinci S.A. Fundusze te wspierają m.in. polskie przedsiębiorstwa na rynku zaawansowanych technologii oraz polskie innowacyjne projekty naukowo-badawcze we wczesnej fazie rozwoju. Widać więc, że jako bank robimy dużo, aby tę lukę w stopie inwestycji pomiędzy Polską a średnią unijną zniwelować, przede wszystkim poprzez rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Czy transformacja energetyczna to największe wyzwanie polskiej gospodarki? Czy w zakresie energetyki funkcjonuje model, który można uznać za optymalny? Transformacja energetyczna, obok wyzwań związanych z demografią, będzie jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki, przede wszystkim ze względu na bardzo duże potrzeby inwestycyjne w tym obszarze. Szacunki wskazują, że pochłonie ona przynajmniej 1,5 biliona złotych w horyzoncie 2040 roku. Skala publicznych środków finansowych przeznaczona na finansowanie zielonej transformacji jest relatywnie wysoka, łącznie licząc KPO i fundusze strukturalne to ponad 100 miliardów euro. Ale to nie brak funduszy jest dziś wyzwaniem, a raczej skuteczne i efektywne ich wykorzystanie oraz mobilizacja dostępnego krajowego kapitału prywatnego. W tym celu niezbędne jest współdziałanie sektora publicznego i sektora prywatnego. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest we wrześniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał profesor Krzysztof Opieliński.